Ostatni krzyk lamp elektronowych, ostatnie konstrukcje. Nowi story. W czym ta lampa była taka szczególna? Duża odporność, duża trwałość i ta lampa brała to, co najlepsze z konstrukcji ceramicznych lamp nadawczych, czyli duża sztywność konstrukcji, ceramiczno-metalowa obudowa, no i małe wymiary, to już była jak gdyby taki, jak to powiedzieć, no chęć walki z tranzystorami, tak, czyli miniaturyzacja, ale konstrukcja wybitnie zbliżona do lamp nadawczych. Dlaczego Nowistory były tak dobre, że stosowano je w czasach, gdy były już dostępne półprzewodniki? Duża odporność wewnętrzna, duża częstotliwość graniczna, czyli mogły jeszcze konkurować z tranzystorami tymi pierwszymi. Dopiero tranzystory polowe dały szansę na dużą odporność wejściową. A gdzie stosowano Nowistory? No choćby w oscyloskopach. OS-102, OS-150 nasze polskie, też w różnych konstrukcjach radzieckich. Też w niektórych stosowaniach WC, w przedwzmacniaczach wysokoczułych, tam gdzie były potrzebne niskie szumy i duża odporność wewnętrzna. Mikrofony pojemnościowe. Mikrofony pojemnościowe, tak. Kamery telewizyjne. Tak, choćby nasza TPK-74. To jest dosyć ciekawa konstrukcja, ponieważ stosowano tam Nowistor amerykański. Nawet dwie sztuki. Jak to jest, że importowano lampy z drugiego obszaru płatniczego, że nie uruchomiono konstrukcji w Polsce? Jak to wyglądało? Prace w Polsce były prowadzone i dowodem choćby jest to opracowanie, które cudem uniknęło zmielenia. Ono jest datowane na grudzień 1962 roku. I autorem tego opracowania był jeden z pracowników ówczesnego Przemysłowego Instytutu Elektroniki, pan Ludwik Iwasiński. Ta konkretnie praca była takim, można powiedzieć, wstępnym etapem rozpoznawczym i rozważano produkcję Nowistorów w Polsce. To opracowanie zawiera szereg rozważań na temat konstrukcji i technologii, jaka powinna stać użyta przy budowie Nowistorów. Natomiast czy powstały konkretne prototypy, tego nie jestem w stanie zweryfikować. Jedna z pań, no niestety już nieżyjących, która ówcześnie w zakładzie lamp ceramicznych i długowiecznych pracowała, twierdziła, że takie prototypy powstały. Ja nie spotkałem się, ale być może u jakiegoś kolekcjonera one są i czekają na takie jakby powtórne odkrycie. To w czym Nowistory były takie dobre i jak miały konkurować z tranzystorami, które właśnie się pojawiły? Mniejszy pobór mocy? Tak, oczywiście, z uwagi na to, że moc żarzenia względem lamp całoszklanych została zredukowana o 25%. No i małe wymiary. To były te dwie cechy. Odporność na wibracje i przeciążenia? Także. Większe wzmocnienie? Porównywalne z lampami szklanymi. Tutaj nawet w tym opracowaniu jest takie porównanie. Też cenowo one były konkurencyjne z lampami całoszklanymi. Nie wychodziło to wcale wiele drożej, a nawet chyba w pojedynczych przypadkach taniej. Z racji na technologię, na automatyzację części produkcji? Tak, część produkcji dało się oczywiście zautomatyzować. I stosowano tutaj, jeśli chodzi o przepusty, stosowano stopy żelaza, jeżeli dobrze pamiętam, co potaniało konstrukcję, potaniało tą ceramikę. Dobrze. Dlaczego zatem nie było radia na Nowistorach? Były telewizory, które je miały, natomiast odbiorników radiowych nie spotkałem. Trudno mi powiedzieć. Był to ostatni krzyk lamp przed ich porażką z półprzewodnikami. Może nie zdążono, może nie miało to większego sensu z uwagi na produkowany ciągle asortyment lamp całoszklanych, dobrze opanowany na przestrzeni wielu lat. Masowa produkcja. Masowa produkcja. Te Nowistory polskie, tak jak mówię, nie doczekały się na pewno produkcji wielkoseryjnej, jeżeli to jakaś laboratoryjna być może, aczkolwiek według tego dokumentu myślano o podjęciu produkcji w zakładach wytwórczych lamp elektrycznych imienia Róży Luksemburg w Warszawie. Dużo zabrakło według Ciebie? Czy dużo zabrakło? Do masowej produkcji. Do masowej produkcji.
Myślę, że być może sporo. Dlaczego? Dlatego, że według tego opracowania na przykład spodziewano się, że ceramika będzie opracowana przez zakłady L5 do końca bodajże 63 roku i według pana Iwasińskiego taki termin z punktu widzenia Instytutu był zbyt odległy. Tak jest wręcz napisane w dokumentacji. Czyli widać, że było ciśnienie, żeby te lampy wprowadzić szybko, ale być może koszty były za duże, tak? Być może nie opanowano na przykład konstrukcji siatek, bo ten dokument też rozdzielał mniej więcej zadania, co powinien dany zakład opanować. I no, w warunkach naszych często było tak, że były te opóźnienia, wychodziło coś za drogo na przykład i nie udawało się to. I wiemy chyba obaj, że były te różne urządzenia z nowistorami, ale sprowadzanymi z zagranicy. To były w większości przypadków nowistory amerykańskie i oprócz tego prawdopodobnie część radzieckich. Tak, jak najbardziej tak. Nowistory amerykańskie to w większości triody, natomiast Rosjanie jako jedyni w tej skali masowo produkowali także tetrody. I pentody nawet. I pentody. I niektóre z nich miały całkiem niezłą moc wyjściową. Tak, jedna tetroda nawet chyba rzędu 10 watów. To już jest sporo. Naturalną przyczyną takiego nacisku z zewnątrz może być konieczność zastosowania tych lamp do konstrukcji wojskowych. Przypomnijmy, połowa lat 60., kiedy w Polsce nie ma żadnych półprzewodników. No. Żadne z nich nie są produkowane masowo. Nie są żadne produkowane, znaczy, no tak, można powiedzieć, że nie są produkowane masowo, przynajmniej do połowy lat 60. Ta technologia wówczas głównie tranzystorów stopowych była taką trochę, można powiedzieć, prawie że chałupnicza. Wspomniałeś, że nowistory pracowały w oscyloskopach i w kamerach. Gdzie jeszcze mogły sensownie pracować? W polskich urządzeniach nie bardzo, bo nie mieliśmy na przykład głowicy UKF na zakres, na kanały 21-60 w tym czasie. Tak, ale bodajże w niektórych telewizorach tak było, że były głowice robione na tym. Tylko tyle, to w amerykańskich telewizorach firmy RCA były głowice robione na nowistorach, ale oprócz tego były w mikrofonach pojemnościowych. Z racji na bardzo wysoką impedancję. I małe wibracje. Małe mikrofonowanie. Natomiast możemy się spodziewać, że głównym odbiorcą w polskim przypadku byłby odbiorca wojskowy. Prawdopodobnie byłby to RAWAR albo inne podobne przedsiębiorstwa. Tak. Gdzie widziałbyś zastosowanie nowistorów w takich konstrukcjach wojskowych z tamtej epoki? Z tamtej epoki? Myślę, że jakieś właśnie niskoszumne stopnie wejściowe głównie. Jaka jest taka... Też jakieś mieszacze WC, tak? No bo tam częstotliwość graniczna dla nowistorów, nie jestem teraz pewien, ale ona chyba była rzędu kilkuset megaherców nawet w niektórych przypadkach. Znalazłem dokumentację i opis radzieckich nowistorów, które miały siatkę wyprowadzoną w formie koncentrycznej. Czyli świadczyłoby to, że to byłoby gdzieś w okolicach gigaherca. Prawdopodobnie jako ta częstotliwość graniczna. Jeżeli ktoś się decyduje wyprowadzać siatkę jako elektrodę wyprowadzoną koncentrycznie, to tutaj bym myślał, że to jest ten zakres częstotliwości. Wzmacniacz WC, mieszacz? Myślę, że tak, że te układy właśnie. Gdyby ci przyszło teraz zrobić odbiornik radiowy na nowistorach, 5-6 nowistorów, żeby zrobić dobrej jakości superheterodynę z filtrem pasmowym w środku. Trudne zadanie? Mając nowistory? Tak. No chyba nie. Myślę, że porównywalnie jak na normalnych lampach. Tylko bym myślał, żeby wykorzystać tutaj miniaturyzację, czyli próbowałbym dawać jakieś filtry, może 12x12, może 7x7. Próbowałbym tutaj aplikować takie filtry. Przy jakim napięciu nadowym zazwyczaj pracowały nowistory? 100-150 V. Nisko? No, nie tak bardzo jak na przykład lampy samochodowe. Tak. Tak, które... nie jest to bardzo nisko. Nachylenie charakterystyki porównywalne z ECC83, ECC84 bodajże, tak, w zależności od typu. No to na pięciu takich lampach można całkiem niezły odbiornik zrobić. Tak, da radę.